Cześć, witam Cię w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty, w której to zajmiemy się projektem Golem. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Golem jest projektem tworzonym przez zespół składający się głównie z Polaków. Celem tego projektu jest stworzenie tak zwanego superkomputera, a żeby być bardziej precyzyjnym, sieci złożonej z wielu komputerów, które właśnie mają zainstalowaną aplikację kliencką całej sieci Golem w celu wykorzystania ich wolnych zasobów do wykonywania określonych złożonych obliczeń komputerowych. Także tym ma zająć się Golem i co ciekawe, projekt ten posiada już gotowy produkt, który można przetestować, także tutaj można zaryzykować stwierdzeniem, że Golem tak naprawdę tym się już zajmuje. Potwierdza to fakt, że w projekcie mamy dwa gotowe produkty, Brass Beta oraz Unlimited. Może jeszcze nie gotowe, ponieważ tutaj komponent Brass mamy w wersji Beta, ale oznacza to tyle, że po prostu cały projekt Golem został podzielony na konkretnie tutaj, na konkretne kamienie milowe i właśnie pierwszym z nich jest etap Brass, który ma na celu umożliwić właśnie wykonywanie obliczeń CGI, czyli analizowanie generowanych komputerowo obrazów. I tutaj widzimy właśnie w tym momencie na ekranie roadmap całego projektu i Brass Golem, etap Brass jest właśnie tym pierwszym, który tutaj widzimy. Kolejne to Clay Golem oraz Stone Golem. O tych tutaj na razie nie będziemy mówić. Widzimy jednak, że jeśli chodzi o Brass Golem, został tylko jeden feature tutaj do zrobienia, do zrealizowania przez zespół Consent Service. Jest to komponent umożliwiający wykonywanie i potwierdzanie, a raczej tylko potwierdzanie, czyli upewnianie się o otrzymaniu płatności za udostępnione zasoby. Tutaj oczywiście osoby odpowiedzialne za ten projekt piszą, że tak naprawdę komponent ten nie jest konieczny, nie jest wymagany, nie jest niezbędny, aby cała sieć już funkcjonowała. Oczywiście obecnie sieć już funkcjonuje, tylko po prostu to jest komponent, który daje potwierdzenie tego, że osoba wynajmująca swoje wolne zasoby komputerowe, czy to realizowane przez procesor, czy poprzez kartę graficzną, została wynagrodzona przez osoby korzystające z tego. Tak naprawdę, żeby tutaj w pełni odnieść się do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz odnośnie Golemu, to znaczy jak cała sieć działa i o co tak naprawdę tutaj chodzi. Myślę, że to jest tutaj niezbędne też w tej analizie projektowej, która, podkreślę tutaj dla nowych słuchaczy mojego kanału, nie jest kompletną analizą fundamentalną tego projektu. Porusza ona takie aspekty techniczne i analizuje postępy prac w projekcie. Także wracając do rzeczy, sieć projektu Golem składa się tak naprawdę z trzech zaangażowanych w nią stron. Są to oczywiście podmioty, czyli fizycznie osoby udostępniające swoje moce obliczeniowe swoich komputerów. Są to kolejne podmioty, kolejne osoby, klienci, którzy tych mocy potrzebują, które właśnie wykorzystują token Golema, aby opłacić ten właśnie wynajmowaną przez nich infrastrukturę, oraz trzecim obiektem biorącym udział w całym ekosystemie sieci Golem są właśnie twórcy oprogramowania, którzy właśnie na tej zdecentralizowanej sieci opartej o właśnie zbiór nodów tworzą aplikacje, które następnie mogą być wynajmowane jako aplikacje SaaS, czyli Software as a Service, dla osób potrzebujących konkretnej funkcjonalności. I także tutaj w tym pierwszym etapie, w pierwszym kamieniu milowym projektu mamy właśnie możliwość renderowania tych komputerowo tworzonych
obrazów. Z ciekawych technicznych rzeczy jeszcze projekt ten korzysta z technologii IPFS, podobnie jak system chociażby Filecon. Teraz zajrzyjmy, co tak naprawdę tutaj dzieje się ciekawego w GitHubie. Mam już obraz tego, jak powinien Golem działać, co na ten moment sobą oferuje. Te kamienie milowe też myślę, że pokrótce zostały wyjaśnione. GitHub, strona główna organizacji Golem Factory. Tutaj mamy podpięte trzy repozytoria, w sumie jest ich aż 87, czyli niezwykle dużo, jeśli chodzi o tutaj cały projekt. I tak naprawdę głównym trzonem jest tutaj repozytorium Golem napisane w Pythonie. Tutaj obecna jest właśnie ta wersja beta Brass na tę chwilę. Golem Unlimited, czyli wersja dedykowana do farm serwerów, do grup komputerów zrzeszonych właśnie w sieci i dzięki temu udostępniających również swoje możliwości infrastrukturalne do całej sieci. Przejdźmy do repozytorium projektu Golem. Tutaj widzimy dosyć dużo włożonej pracy, ponad 10 tysięcy commitów do repozytorium, jeśli chodzi o pracę na gałęziach kodów. Tutaj zwracam uwagę, aby przyglądać się głównie branchom aktywnym. Branche stale są to branche, które od 3 miesięcy, minimum od 3 miesięcy są już nieaktywne, nie wykonują się na nich żadne prace. Także tutaj widać według mnie dosyć spore zaangażowanie zespołu w ten projekt, co również odwzorowane jest pull requestami wyświetlonymi tutaj w prawej części ekranu, w krańcowej kolumnie znajdującej się po prawej stronie. Jeśli chodzi o issue, to mamy ich ponad 300, prawie że 400. Na co ja bym tutaj zwrócił uwagę, to przede wszystkim jak zwykle podczas omawiania projektów na labelowanie, na przypisanie poszczególnych issue do odpowiednich członków zespołu oraz na ewentualne dyskusje w ramach próby rozwiązania konkretnego issue. Z tego co pamiętamy, z tego co wcześniej powiedziałem, projekt, wersja projektu Golem o nazwie Brass jest w fazie beta, także tutaj podstawowym czynnikiem weryfikacji pracy zespołu według mnie na ten moment powinno być czekanie, aż ta wersja Brass uzyska finalną swój numer. W obecnej wersji widzimy, że jest to Brass Golem Beta 0.21. Tu myślę, że później będzie jakaś wersja RC, czyli Release Candidate, a następnie wersja finalna przeznaczona do testów. Żeby zobaczyć, ile zespołowi tak naprawdę jeszcze zostało pracy, warto by tutaj sobie pofiltrować po właśnie labelu Brass i dodatkowo myślę, że warto również tutaj dodać label bug, żeby zobaczyć, ile jeszcze błędów tak naprawdę do tej wersji tego właśnie milestone'a Brass pozostało zespołowi do rozwiązania. Tutaj widzimy dosyć sporą liczbę, 73 issue otagowane jako właśnie Brass i otagowane jako błąd. Domyślam się, że spora część tych właśnie tutaj zgłoszonych issue powinna zostać rozwiązana przed wydaniem kolejnej wersji, a na pewno przed wydaniem wersji release. Także tutaj osoby zainteresowane śledzeniem postępu prac w tym projekcie sugerowałbym właśnie obrać taką metodologię. Jeśli chodzi o milestone'y, to również tutaj są założone na GitHubie, co znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie tutaj w kolejnych etapach funkcjonowania projektu opisanych w roadmapie całego projektu. Pull requesty, widać, że tutaj prace w projekcie postępują, także również mam obecnie 20 otwartych, ponad 3000 zamkniętych. Oczywiście część z nich wymaga jeszcze weryfikacji przed dołączeniem do głównej gałęzi kodu. To takie zdanie również tutaj jest po stronie zespołu. Po ilości branchy, ilości issue, ilości pull requestów myślę, że można zaryzykować stwierdzeniem, że prace w projekcie jak najbardziej postępują. Oczywiście mam też tutaj dostęp do wiki, zarówno obszerna
dokumentacja tego projektu nie jest prowadzona na GitHubie. Znajduje się ona właśnie na stronie głównej projektu. Dodatkowe rzeczy, oczywiście podstawowe rzeczy związane z tym projektem, zostały również umieszczone w white paperze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego projektu, to tutaj nie ma opisanych żadnej polityki zgłaszanej podatności. Nie doszukałem się też programu typu bug bounty, także spodziewam się, że coś takiego również zostanie w tego typu projekcie, może w późniejszym etapie wdrożone, chociaż ja jestem zdania, że kwestia bezpieczeństwa jest to bardziej proces, który powinien cały czas być brany pod uwagę i analizowany w całym procesie tak naprawdę tworzenia oprogramowania. Także tutaj myślę, że należałoby również wyglądać tej polityki bezpieczeństwa, polityki zgłaszania błędów, ewentualnie gratyfikacji osób zgłaszających w postaci właśnie programu Bug Bounty. Jeśli chodzi tutaj o wykresy przedstawione przez GitHuba, to co jeszcze raz podkreślę, powiedziałem wcześniej, zaangażowanie zespołu w rozwój projektu widać, że jest dosyć spore. Z drugiej strony pamiętajmy i zwróćmy uwagę na to, że projekt ten ma jeszcze bardzo dużo pracy przed sobą, chociażby przede wszystkim ukończenie i wydanie właśnie release Milestone'a Brass, czyli tej pierwszej wersji projektu, oraz kolejne dwie wersje, które oznaczone są jako Clay czy jako Stone, które również mają szereg tutaj zadań do wykonania, podobnie jeszcze jak Iron Golem. I te taski tutaj nie widać, żeby jeszcze były dotknięte przez zespół, przynajmniej jeśli chodzi o implementację. Pewnie są planowane prace z nimi związanymi. Jeśli chodzi o projekt Golem, to myślę, że na ten moment to już wszystko. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Krótko podsumowując, prace w zespole widać, że postępują. Projekt ma jeszcze dużo przed sobą do zrealizowania. Ewidentnie plusem projektu jest to, że posiada on już działający produkt, którym każdy z nas może sobie zainstalować, może pobrać ze strony wersje instalacyjne, wersje umożliwiające właśnie przetestowanie. Jest to dosyć jasno i czytelnie opisane na stronie i spróbować wynająć część swoich zasobów, zobaczyć jak to działa, przetestować i ewentualnie w ten sposób pozyskać trochę tokenów GNT, które są tokenami opartymi o protokół Ethereum w standardzie ERC20. Także to wszystko, jeśli chodzi na ten moment o projekt Golem. Dziękuję za Twój poświęcony czas i zapraszam do sekcji komentarzy. Cześć!